cześć. Pójdź zakorkowana, staramy się przebijać przez miasto. No, ale na szczęście już nie pada. Także jest trochę lepiej, słoneczko świeci, ale no, my się tam nie lenimy, mimo że lato. I producenci też się nie lenią. Ja tam się lenię. Zaczęła Motorola w poniedziałek. Kurczę, w zasadzie nawet nie w poniedziałek, bo to w weekend się pojawiło. Ja przyznaję się, że w weekend to odpoczywałem, ale w poniedziałek zobaczyłem. Zaakcentowali rzeczywistość zmniejszoną pamięcią RAM. Nie. Androidem Go, tak? Źle to komunikujesz. Nie, właśnie. Zaprezentowali telefon z Androidem Go. No. I teraz mówimy dopiero, że to jest Moto Airplay, ale z mniejszą ilością RAMu, ale za to z nieco większym ekranem. O 0,1 cala. Hurra! No. Ja podejrzewam, że ekran jest ten sam, tylko zapis jest inny. Może inaczej mierzą, ale nie, podobno przynajmniej no tak wynika ze specyfikacji. Tak? Wiesz co, popatrzyłem na zdjęcia. Kurczę, różni się. Znaczy jest tak, że podają na przykład 5,99 albo podają 6. To zależy, kto masz rację, bo to kwestia, czy zaokrąglenie mierzą, czy mierzą po prostokącie, po narożniku. Ile ta Motorola ma, bo to jest powtórka z rozrywki. Tak, to jest 5,3 cala HD ze Snapdragonem 425. No niestety, tego Gigabyte, 16 giga pamięci, no to jeszcze powiedzmy jakoś przejdzie. Cenę warto podać, tak, 470 zł. Po przeliczeniu, bo 109 euro, nie wiadomo czy to u nas będzie, od razu mówię, bo... Właściwie nawet gdyby nie było, naprawdę nie ma na czym płakać. Dokładnie, raczej nie będziemy rozpaczać z braku tego telefonu. Nie będziemy też płakać, słuchajcie, jeżeli nie pojawi się u nas Alcatel 5V, chociaż właściwie na renderach wygląda niebrzydko. Kurczę, ładnie wygląda właśnie. Jest ładna, estetyczna obudowa, fajny kształt. Wygląda na pewno na droższy niż będzie, bo wiecie co, ceny nie znamy, ale tak jak patrzymy na specyfikacje... Nie, rzeczywiście dzisiaj jeszcze sprawdzałem, nie podają nigdzie ceny. No właśnie, ceny nie widać. Dosyć duży telefon, 6,2 cala, ale tylko HD+, tak. Helio P22, 3+32 RAM-u, czyli całkiem powiedzmy strawny ten miks, jeżeli tylko z ceną się nie wygłupią. A, i ma NFC i duży akumulator. To NFC jest rzeczywiście bardzo fajne, a akumulator ma 4000 mAh. 4000, czyli całkiem fajnie, no i fajnie, że jest NFC, bo to nie będzie drogi telefon, a kurczę, jakoś tak dziwnie u nas część tych tańszych konstrukcji no nie ma NFC. Z tyłu dwa aparaty, ale tylko po to, żeby wyglądał. Tam jest 12 plus 2 megapiksele. No tak, czyli ta dwójka będzie rozmywać, to pewnie... A z przodu chyba 8 jest, jeżeli dobrze pamiętam. A wiesz co, musiałbym zerknąć, tak tylko teraz patrzę na ten. Na tak drogę. Mi się zdaje, że jest z przodu 8. W każdym razie nie ma... Napisane 8. Nie ma co żałować, gdyby się nie pojawił. A jeżeli się pojawi, no to cóż, miejmy nadzieję, że przynajmniej będzie niedrogi. Dokładnie. No i co, następny niedrogi telefon, ale już idziemy trochę do góry tak z cenami. Xiaomi pokazało, wreszcie się doczekaliśmy premiery oficjalnej Mi Maxa 3. Mnie się powiem szczerze podoba, przynajmniej tak ze specyfikacji z obrazków, tak? No, trzyma się to kupy po prostu. Znaczy, to wygląda, no. Wygląda, oni potrafią oczywiście smartfona zrobić. Tak, tyle, że to jest patelnia tak zwana, bo to jest 6,9 cala. Tak, to jest 6,9 cala. Z Full HD Plus, czyli tam, jeżeli chodzi o jakby ostrość obrazu, to jakiejś rewelacji nie będzie, ale źle też nie jest. No. I bateria 5500, no ale pamiętajcie, no to jest 7-calowiec prawie. Bateria jest duża, tak, dla dużego więc telefonu. Więc jest adekwatna. Tam jest Snapdragon 636, są dwie wersje pamięci co najmniej, zdaje się, 128, 64. I 4 albo 6 RAM. Ja sobie ceny przeliczyłem. Mówię, ta duża bateryjka to jest fajna rzecz. No. Tak, ja sobie ceny przeliczyłem. 930 i 1100. No mniej więcej, tam wiadomo, kurs się trochę zmienia, tylko no wiadomo, u nas te takie ceny nie będą. Nie, na pewno nie będą takie ceny. Tak. Znaczy, wiecie, Xiaomi we Wrocławiu otwiera sklep. Ja będą powiem szczerze, że jestem cały na nie, żeby o tym mówić, ale otwierają sklep i przy tym urządzają promocje. Nie będziemy mówili w tej chwili na jakie telefony i za ile te promocje, dlatego że jestem wielkim przeciwnikiem tego rodzaju promocji, które powodują, że ludzie się zabijają o nic. Stracą tak godność tak będą naprawdę, wkurzeni żeby potem. się dorwać do czegoś, co jest rzeczywiście znacznie tańsze niż zazwyczaj. No tak, będzie bardzo mało sztuk, bardzo fajnego telefonu w bardzo fajnej, no bardzo, bardzo fajnej cenie. Po kilka dosłownie. No. Mówię, powinni chyba zamówić pogotowie, obstawę straży pożarnej, bo mówię, tam się trup będzie słał. Nie należy. Znaczy, trzeba mieć rzeczywiście kawałek godności, jeżeli potrzebuję mieć dobre urządzenie, to na nie po prostu zbieram. 2 lata trudno, zbiorę na następną generację. Tak? Na raty sobie kup, albo sobie na raty mogę. Znaczy, ja jestem również przeciwnikiem kupowania na raty, bo ja jestem dziwny.
jesteś. Ale tak. Można to kupić na całe mnóstwo sposobów, nie korzystając z tego rodzaju promocji, która każe stać w kolejce, zabijać się, kłócić z innymi ludźmi i tak dalej. Także apelujemy, zachowajcie godność, nie bijcie się tam we Wrocławiu, prosimy szczególnie, was. Szczególnie nie o smartfony Xiaomi, naprawdę. No, chociaż... Chociaż nic oczywiście do smartfonów Xiaomi nie mamy. Sam bym chętnie kupił w tej cenie, ale naprawdę nie jestem pewien, czy chciałbym komuś dać w twarz za to. Nie. To naprawdę jest granie warto świeczki. Dobra, jedźmy dalej, bo są jeszcze nowe Nokie. Nokia się trochę powygłupiała w tym tygodniu. Nokia są dwojga nazw, dlatego że musicie pamiętać, że na Dalekim Wschodzie, tym chińskim, to one się nazywają z X-em, czyli jest X5 i X6. Natomiast też na Dalekim Wschodzie, ale na przykład w Hongkongu, już się nazywają 5.1 plus, 6.1 plus, bez X-a. U nas też prawdopodobnie będą się nazywały 5.1 i 6.1. Jedna i druga, no co, no smartfony jak smartfony Nokii, designem rzeczywiście nie odstają, no są dosyć konsekwentnie zrobione. Mają nocza. No tak, ale no to... mówmy się, że Nokia musiała prędzej czy później musiała wejść w nocza. Ja akurat mówię, że jest taki sam, dlatego że X5 stosunkowo wcześnie się w Chinach pojawiła, no ona już była, to nie jest nowy smartfon w tej chwili. Jest nowy w Hongkongu, jest nowy na rynek europejski. Znaczy się tak, no na razie mamy tą szóstkę w Hongkongu, czyli 6.1 plus się nazywa. X5 jeszcze nie widziałem, chyba że ty widziałeś. Znaczy X5 jest w Chinach. Tak, nie, ale chodzi mi X5 w wersji powiedzmy globalnej. 5.1 tak. Też jest w wersji globalnej. No kurczę, nie dodałbym, gdyby nie było. Tak? Mi się przynajmniej zdaje. Aha, no ale nie, bo ja w sklepie, chodzi mi o to, że w sklepie, wiesz, bo... O tym, że te telefony ceny, istnieją, tak? To my wiemy. No, nie. Chodzi mi o to, czy już widziałeś sprzedaży, bo... Nie, w tej chwili nie pamiętam. Akurat w przypadku tej 6.1 jest do kupienia w Hongkongu, jak na razie. Zarówno wartość 1085 zł z 4 GB RAM-u i Android One. Dlaczego mówię, że 4 GB RAM-u? Bo ten wariant na Chiny ma, no jakbyście się mogli domyślać, może mieć również 6 GB niestety. Tak. No, Chińczycy znów dostali więcej. No, smuteczek. Nie wiem dlaczego, kurczę, do Europy zawsze trafiają telefony okrajane. Mówiłem, że piątka będzie miała Helio w P60 i ma Helio P60. Się upierałem w zeszłym tygodniu, nie wiem czy pamiętacie. Bo rzeczywiście to był jedyny typ dla tego smartfona, jeżeli chodzi o procesor. Natomiast ta Nokia 6.1 ma podobnie jak już jeden z tych telefonów, o których dzisiaj mówiliśmy, Snapdragona 636. Ekran Full HD. I jedno i drugie wygląda na całkiem fajne telefony. No, takie zwyczajne, bym powiedział. Na temat Nokii są rzeczywiście dosyć różne. I bywają bardzo skrajne. Dotyczą i w odporności na przykład na warunki użytkowników, te warunki, w jakich są użytkowane. Czyli niektórzy narzekają na przykład na trwałość obudowy, na to, że upadła im tylko na stół i się popsuła. Natomiast globalnie rzecz biorąc, te telefony i wyglądają na dosyć trwałe, za każdym razem jak je oglądamy, mi się zdaje, i są estetyczne, mimo tego, że ten design może się komuś podobać albo nie podobać. Bardzo, bardzo zwyczajne, ale w zasadzie nie można o nich powiedzieć niczego złego, bo to jest w sumie to, że... Ciężko tam za design jakoś tam strasznie chwalić, za jakość wykonania, ale zarzucić im, broń Boże, niczego nie można. No i aparaty fotograficzne, tak? No, tam... mają nadal umowę z Zeissem w związku no z tym. No tak, ale jakoś tak w tych wszystkich rankingach nie brylują fotograficznie. Nie brylują oczywiście. W każdym razie to Nokia. A poza tym mieliśmy jeszcze smartfony Huawei. Jeden w Polsce z oficjalną już ceną, bo Nova 3 pojawiła się z oficjalną ceną. Tak, ja przyznaję się, cenę odgadłem zanim jeszcze ją podano. 1999 tak, zł. Niestety, tak? Tylko zwróćmy paskudna znowu uwagę. Cena, rzeczywiście. Wiesz co, nie byłaby paskudna, gdyby nie okrojono pamięci, bo znowu zwracam uwagę. Wersja, która jest u nas. Giga, tak? Tak. Wersja, która jest u nas, jest okrojona i to mi się strasznie nie podoba. Kolejny raz to mówię, bo to już kolejny producent, który okroił telefon. Najpierw Motorola, potem Nokia, no teraz Huawei. No, ludzie kochani, weźcie. Nie do końca trafia do mnie tłumaczenie bardzo często producentów. Ja tutaj nie mówię konkretnie o Huawei, mówię o różnych producentach, którzy tłumaczą, że firma prowadzi badania w różnych częściach świata i w tych badaniach wychodzi, że użytkownicy czegoś potrzebują bardziej albo więcej, a inni potrzebują mniej. Irytują mnie,
powiem szczerze, dosyć często tego typu tłumaczenia, dlatego że to do mnie nie trafia. Trafia do mnie na przykład tłumaczenie, że Chiny są znacznie większym rynkiem i tam jest znacznie większa szansa na to, że się te droższe smartfony również sprzedadzą. Trafia tłumaczenie, że dzięki temu telefon jest tańszy, no ale cholera nie jest tańszy. No tak, no u nas rzeczywiście jest. No, ale to słuchaj, no robią badania. No to ja się ciebie zapytam. Wolałbyś mieć w telefonie 2 giga RAM-u czy 4? Nie, wiesz co, to byś musiał dwa pytania zadać, bo tutaj temu pytaniu o to, czy chciałbym mieć 2 giga czy 4, no musiałoby towarzyszyć drugie pytanie o tym, czy ile byś dopłacił za to, nie? Smartfona kupić za 1600 zł czy za 1300 na przykład. No i wtedy można by było kombinować. Stąd ja mówię, argument ceny i rynku zbytu do mnie trafia. Argument tego, że czegoś potrzebuję bardziej albo mniej, już niekoniecznie. Dokładnie, no. Ale nadal z tą ceną, no kurczę, no też nie do końca. No to się ciebie zapytam, czy chcesz zapłacić za telefon z mniejszą ilością pamięci drożej niż Chińczyk za ten sam model z większą pamięcią? Pytanie tendencyjne. Kurde, no. Poza Nova 3 pojawiła się jeszcze Nova 3i już oficjalnie tym razem. Mm-hmm. I wiemy już również, jako że opublikowali, trochę się pospieszyli Włosi. Niemcy też częściowo właściwie. Niemcy opublikowali już ceną nawet. Niemcy to już nawet cenę podali. Także i specyfikacja się potwierdziła i wiemy, że w Europie będzie się nazywała Nova 3i. Będzie nosiła nazwę P-Smart Plus. I to są identyczne smartfony, troszeczkę inne wersje, dlatego że znowu Chińczycy dostają 128 GB RAM, a my zgadnijcie 64. Ale to się jeszcze może to zmienić. Jest fajne. W tej chwili w przedsprzedaży w Niemczech smartfon kosztuje 299 euro, czyli tam koło 1300. A już przeliczyłem, 1296, dobrze mówisz, 1300. I tyle trzeba zapłacić. A zapłacić tyle trzeba za 6,3 cala Full HD Kirin 710. Tam jest ten nowy Kirin, jeżeli pamiętacie. Tak, ja nawet sobie zapisałem, co on ma. Jest, tak jak też wspomnieliśmy, 64 albo 128, w zależności od tego, gdzie się kupuje. Czy to jest Nova 3 i czy to jest P-Smart Plus. I pamięci, żebym nie skłamał, pamięć RAM 4 giga. Wszędzie jest chyba taka sama. 3300 baterijka. Z tyłu jest 16 plus 2, z tyłu jest... I startuje od razu z GP Turbo. A, to jest startuje. Już od razu, bo ja dzisiaj, nie będzie musiał ja dzisiaj testowałem GP Turbo, dlatego no że dzięki uprzejmości Honora mogłem dostać wersję systemu z GPU Turbo. I powiem szczerze, że wyniki nie są takie, jakich się spodziewałem. Ja w tej chwili jeszcze czekam, dlatego że prowadzimy rozmowy z producentem za pośrednictwem polskiego oddziału Honora. Dowiaduję się jeszcze i upewniam, że rzeczywiście testowałem właściwą rzecz i w mniej więcej właściwy sposób. Nie zauważyłem, jako że testowałem 3D Markiem, którego... Ja nie lubię benchmarków, słuchajcie, ale tutaj w przypadku testowania grafiki, w przypadku większej albo mniejszej wydajności, ten benchmark jest akurat ok. On pokazuje względnie różnicę pomiędzy na przykład dwoma konfiguracjami. Jest w stanie to pokazać, szczególnie jeżeli rzecz dotyczy tego samego urządzenia, tylko po zmianie softu. I tutaj ja wielkich różnic nie zauważyłem. Zauważyłem niewielką różnicę w przypadku baterii. Jeżeli się okaże, że ten test ma sens, że zrobiłem to dobrze, że gdzieś Honor się nie pomylił, być może pojawi się tekst, ale nie obiecujcie sobie za dużo. Uzyskałem niewielkie oszczędności, jeżeli chodzi o zużycie baterii. Testowałem przez pół godziny, ten benchmark leciał właściwie non-stop, przed instalacją, po instalacji GPU Turbo. I mówię, niestety spodziewałem się czegoś więcej po prostu. A próbowałeś grać? Po prostu, tak? Subiektywnie, czy odczułeś różnicę jakąś? Subiektywna różnica jest dla mnie średnio istotna. Istotne jest dla mnie wskazanie benchmarku, który skupia się właściwie głównie na grafice 3D, a nie moje względne wrażenia, bo możliwe, że moje względne wrażenia odpowiadałyby temu, co akurat by się zasugerował w tym momencie może, nie? Jest coś. Honor proponował jakby konkretną procedurę testową, natomiast ja, jako że staram się być obiektywny, nie posłuchałem Honora, przeprowadziłem troszeczkę inny test, podobny do tego, co proponowali, jeżeli chodzi o czas na przykład testowania. Baterię sprawdzałem już nie w benchmarku, tylko w listingu systemowym. I no mówię, w przypadku baterii są niewielkie oszczędności. Jest kilka procent dosłownie. Natomiast w przypadku grafiki 3D Mark przed instalacją i po instalacji pokazywał mnie w granicy błędu
bardzo podobne wskazania, jeżeli chodzi o wydajność karty graficznej, chipu graficznego. No, także, nadal są nadzieje, że będzie mniej baterii. To znaczy, przede wszystkim, to nadal jest wersja jeszcze przedwdrożeniowa w GPU Turbo. Ona nie była testowana, ja to robiłem na Honorze 10, ona nie była na tym smartfonie testowana. To jest nadal oprogramowanie próbne, w związku z tym ja jeszcze poczekam, zobaczymy jak to będzie. To Jacek opowie, jak będzie już coś miał pewność, że tak powiem. To była przydługa dygresja, wybaczcie proszę. No dobra, pogadaliśmy, patrzę co jeszcze. Aha, no MediaTek ma nowy procesor, w zasadzie całą serię procesorów, bo to są Helio A. Dlaczego A? Bo Advanced, Awesome i Affordable. Czyli w ogóle świetne, super, hiper i do tego tanie. Wreszcie dotarliśmy do przełomu technologicznego, teraz będziemy zaawansowanych procesorów używali. Tak. To jest fajna rzecz. Procesor, słuchajcie, ma rdzenie Cortex A53, taktowane do 2 giga. I niestety ja teraz skupiam się na prowadzeniu, więc nie mogę spoglądać na ściągę, a nie przyznaję, że nie wykułem tych danych na pamięć. Nie, więc... a ja nie pamiętam, sprawdzicie sobie w newsie po prostu, słuchajcie. Tak, dlatego, no że... oczywiście obsługa AI, ekrany do 20:9 proporcji, przy czym rozdzielczości 1600x720 pikseli tak, maksymalnie wchodzą w rachubę. Tak, najistotniejsze są różnice w cenie i w wydajności, no, które będzie widać w konkretnych smartfonach, właśnie, które właśnie, z tym procesorem to będą... kupicie. Procesory do tańszych smartfonów. No, w związku z tym zobaczymy, daj Boże, żeby rzeczywiście były bardziej wydajne, mniej drenowały baterie i żeby globalnie robiły nam dobrze. Jasne. Nie mam nic przeciwko. Jasne. No to jeszcze z nowości Corning ma szkiełko nowe. Corning ma nowe szkiełko, obśmiałem się jak Fredka, ponieważ się okazało, że więcej razy można nim rzucić z wysokości 1 metra i mniej się tłucze. Tylko, że trzeba pamiętać o tym, że szkło Corning Gorilla Glass było najlepsze gdzieś w okolicy trzeciej, czwartej generacji, trzeciej, ja bym nawet powiedział. Jeżeli potrzebujecie sprawdzić, jak wygląda trzecia generacja w porównaniu na przykład z piątą, która w tej chwili jest na rynku, wchodzi szósta, która się nie różni niemal zupełnie, jeżeli chodzi o zarysowanie od piątki. Jeżeli chcecie sprawdzić, to jest Jerry Rick Everything, jest taki fajny youtuber, który pokazuje, co jak się rysuje. I Corning Gorilla Glass od piątki, 5 i 6 również będą się rysowały od samego patrzenia, bo to jest szkło ale niewiele twardsze od zwykłego plastiku. To nie chodzi o to, żeby się nie rysowało, tylko żeby się nie tłukło. No i to jest. W Corning Gorilla Glass zawsze chodziło o to, żeby się szkło nie rysowało. Większość ludzi nie upuszcza swoich smartfonów. Zdarza się to bardzo sporadycznie. Tak. A jeżeli już upuszczą, to czy tam będzie trójka, czy tam będzie piątka, czy szóstka, to on ma taką samą szansę na potłuczenie. Ale ja wolę mieć smartfon porysowany niż potłuczony. A ja wolę mieć smartfon cały, bo ja smartfonami nie rzucam, nie upuszczam. Dobrze, w związku z tym wolałbym mieć smartfon bez folii, bo w tej chwili muszę mieć folię, jeżeli jest Corning Gorilla 5. I jednocześnie taki, który ale jest ja fajny. Bardzo chcę zobaczyć twoją minę, jak potłuczesz pierwszy w życiu smartfon. Ja już potłukłem smartfon, nie zrzuciłem go, stanąłem na nim po prostu. Także mnie się już zdarzyło. A niestety przed czymś takim nie uchroniłoby mnie również Corning Gorilla Glass 5. No jak na nim stanąłeś? No. Ona jest co prawda kompozytowe, ale przy pewnych obciążeniach, przy pewnym rodzaju upadku na specyficzną powierzchnię, na przykład na kamień, nic z tego słuchajcie, nie uchroni. Właśnie, przed punktowym uderzeniem, no, to nie ma bata, wszystko się potłucze. No. No, w związku z tym ja nie jestem akurat zadowolony z nowej generacji szkła Corning Gorilla, bo mi nie robi po prostu w żaden sposób. To jak już tak marudzimy sobie, to jeszcze pomarudzę ja na OnePlusa. Pitlau, czyli szef firmy, tłumaczył ostatnio, dlaczego nie ma w OnePlusie 6 ładowania bezprzewodowego. No, w skrócie ujmując, powiedział, że dlatego, że jest za wolne, telefon za bardzo się nagrzewa i oni nie uznają kompromisów i to jest niezadowalające i będzie bezprzewodowe ładowanie dopiero wtedy, jak będzie szybkie i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, kompletnie to do mnie nie trafia. To czemu inni producenci montują i jakoś żyją? Nie. Jakoś pewne rzeczy trzeba tłumaczyć. Tak, z drugiej strony OnePlus akurat ma bardzo fajne to szybkie ładowanie, rzeczywiście się ładuje pieruńsko szybko. Zmienili w końcu nazwę, no jeżeli pamiętacie, do Dash Charger się przyczepił Amazon, w związku z tym zmienili nazwę, od teraz będzie Warp Charge, taki warp jak Star Treku, jeżeli ktoś jeszcze pamięta Star Treka. Właśnie? Nie, no młodzież ogląda... Nie tego ostatniego, bo ten ostatni to jest rak po prostu. Nie, no. Nie, oni nie wiedzą, co to Star Trek, kurczę, prawdziwy.
każdym razie zmienili. Jeszcze chciałem powiedzieć o naszym jednym z ulubionych naszych DJ-ów. DJ Koch pokazał Galaxy Note 9. W ogóle tak. No, przepraszamy, to jest bardzo ważny pan prezes i my jak najbardziej lubimy pana prezesa. Tak, nie, no to jest w ogóle tak, gości i tak dalej. No, miał jakieś spotkanie z dziennikarzem i słuchajcie, miał w ręku telefon w pokrowcu. Niby nic nie było widać, no ale w pewnym momencie coś tam sobie chciał zrobić, wyciągnął rysik. Dobra, rysik jak rysik, z daleka oczywiście też nic nie widać, mógł być to Note 8, ale widać na jednym z ujęć tył tego telefonu. No i jakoś tak dziwnie ten czytnik papilarny jednak jest pod aparatem, czyli chyba miał 9. Przepraszam, ale jakiś kolega fotograf niedorobiony, on tam ze smartfonem był, bo ja zbliżałem i nijak tam nic nie widać. Kurczę, no przyjrzyj się dobrze. Ja tam wyraźnie widzę, że faktycznie w tym pokrowcu to wycięcie nie ma kształtu prostokątu, tylko ma prostokąt z drugim mniejszym niż. Poza tym Adam oczywiście wrzucił te rendery nowego Note'a dziewiątki, takie jakie one są, tego niebieskiego z żółtym rysikiem z przodu. Iwan Blas pokazał taki znany Elixir, Evlix to znaczy, się nazywa. To znaczy tak naprawdę to nie Iwan pokazał, Iwan tylko udostępnił, bo tak, to pokazał coś zupełnie inne, ale oczywiście Iwan jest... Iwan to puścił świat. No, brany jako źródło, w związku z tym o Iwanie się mówi. Pokazał ktoś zupełnie inny, wiem, bo sprawdzałem po prostu. Natomiast no cóż, no będzie. No, mnie się nie podoba ten tylny układ aparatu. Tam jest jeden większy, drugi mniejszy i to jakoś tak dziwnie wygląda. No, ale się nie będę przyczepiał do designu, jeżeli to będzie urządzenie, które będzie dobrze działało znowu. Nie? Nie, no słuchaj, no na pewno będzie dobrze działał, bo to jest Note i wiemy, że w zasadzie nie będzie jakoś strasznie wyglądem się różnił od poprzednika, ale ja akurat nie to odpowiada. Na okrągło oczywiście pojawiają się przecieki dotyczące drugiego Note'a, tym razem Note'a 10 od Huawei. Od Honora. Na jedno wychodzi. No ale będzie pod marką Honor tak, będzie. Od Honora. No patelnia kolejna, no. Tak, znaczy on wygląda rzeczywiście bardzo ładnie, pojawiły się zdjęcia na przykład porównujące go z Vivo, z Nintendo, jak się nazywa, konsolka Nintendo. No ten, z tymi przyczłapami po No. Switch. No. Starsi panowie już jesteśmy, wiecie, no już pamięć nie ta. Z wielkością Switcha widać różnicę, z tym, że te rendery są troszeczkę mało wiarygodne, bo to tam jest bardzo cieniutki i ma ogromną powierzchnię. Tego nie, no jest duży, po prostu to będzie duży telefon, ja lubię duże telefony. No. A poza tym jeszcze chodzą słuchy, że Huawei przygotowuje pewną rewolucję, jeżeli chodzi o Switcha, o Notcha. No kurczę, dzisiaj chyba nie dam rady. Wszystko, to coś z tym ciśnieniem się dzieje, naprawdę. Przygotowują rewolucję, jeżeli chodzi o Notcha, mają zrezygnować z Notcha w ogóle, pozostawiając właściwie wyłącznie dziurkę na aparat fotograficzny. Na tych jakby projektach, które są widoczne w sieci, to nie wygląda dobrze. Ludzie rzeczywiście marudzą, że będzie kropka, tak? Zamiast większego takiego będzie tylko kropka. Ale trzeba pamiętać, że jeżeli to są projekty, to bardzo możliwe, że rzeczywiście szykują jakąś niespodziankę technologiczną. Może rzeczywiście będzie na moment robienia zdjęcia, może rzeczywiście będzie pod ekranem, pod wyświetlaczem. Może będzie schowany. Może rzeczywiście na czas robienia zdjęcia na przykład ekran będzie na moment wygaszany, albo tylko w tamtym miejscu wygaszany, albo jeszcze jakoś inaczej. Albo dadzą na środku. Poczekajmy i zobaczmy, to no, niestety... Nie, no, patrząc na ten szkic, to jest bez sensu. Tam nad tym obiektywem to miejsce będzie niewykorzystane. No, znaczy będzie problem z aplikacjami, które znowu nie będą już widzę miny deweloperów. W jakiej rozdzielczości się uruchamiać, tak, to będzie problem zdecydowanie. Android tak już stwarza problemy, a propos tych problemów stwarzanych przez Androida, to Google dostało po nosie od Komisji Europejskiej. Ale to nie, to Google stworzyło problem, a nie Android. Grzeczny akurat. Że tak powiem, zawartość Androida sama w sobie robi problem, dlatego że promuje przeglądarkę Google'a, tak? A ci, co nie chcieliby zainstalować przeglądarki Google'a, nie mają za bardzo alternatywy, bo Google nie daje wyboru, znaczy Android nie daje wyboru. No chcesz mieć sklep Play prostu, i błogosławieństwo Google'a, tak, musisz dokładnie mieć i Chroma, i ich wyszukiwarkę. Tak, kurczę, ale wiesz co, no, dla mnie to jest normalne. No, firma dostarcza system za darmo,
Znaczy, Komisja Europejska wychodzi z założenia takiego, że są monopolistą, w związku z tym uruchamia wszystkie procedury antymonopolistyczne. Ja też stoję na stanowisku, że wolałbym, żeby Google nie mogło z nami zrobić wszystkiego. Oczywiście, że wolałbym, żeby Google nie miało takiego wpływu. Cholera, no to masz wybór, kupa iPhone'a. Ich klocki, ich zabawki, ich zasady. Prawda? No niestety tak jest, słuchajcie. Albo żyjemy w, nie wiem, ustroju korposocjalistycznym, gdzie ludzie decydują, co korporacje mogą, a co nie, albo żyjemy w takim ustroju mniej więcej jak żyjemy, czyli takim, gdzie jednak korporacje decydują, w jaki sposób zarabiać najlepiej pieniądze, tak? I drenować nasze portfele jak najlepiej. Nie. Taka rzeczywistość, no. Za moment się okaże, że smartfony podrożeją, bo Google sobie każe płacić za Androida i już. No. Tak. Tak się skończy, dlatego że Google najczęściej się jednak nie ugina przed tego rodzaju naciskami. Cholera, przecież to nie jest instytucja charytatywna. Nie wiem, czy pamiętasz, było coś takiego ze Steamem, bo dawniej gry na Steamie, słuchajcie, były sprzedawane. To, co zostało sprzedane, to było waszą własnością. Ci, co są w moim wieku, zapewne jeszcze pamiętają, ci młodsi już nie, bo w tej chwili Steam oferuje usługę. Może w każdej chwili przestać ją świadczyć tak naprawdę. Może rozwiązać z wami umowę. Może wam wasze gry zabrać, mimo tego, że za nie zapłaciliście i podpisujecie taką umowę. Wiecie, skąd to wynika? Stąd, że Komisja Europejska przyczepiła się do Steama o to, że nie można zwracać gier. No i już. Okazało się, że Steam wymyślił. Zamiast sprzedawać gry, będziemy świadczyli usługi. No i już. Podpisuje się odpowiednią umowę i gry nie są wasze. Tak zarządziła Komisja Europejska, tak zareagował monopolista de facto. Podobnie jest z Googlem, który się nie ugina przed, nie wiem, prasą niemiecką, hiszpańską, przed wszystkimi innymi, którzy próbują zmieniać zasady. Cholera, to jest firma, to ma zarabiać, a nie kurczę rozdawać. No tak. Nie, mówię, dla mnie to jest po prostu nadgorliwość. Pojawiły się kolejne plotki o smartfonie pod szyldem Microsoftu. Plotki są pisane palcem na wodzie tak naprawdę i nie ma tutaj nic pewnego. Natomiast rejestrujemy, że są. Ja, tak. Jak mówię, nie byłem wielkim fanem Windows Phone'ów. Te smartfony miałyby się ukazać już z Androidem, co jest kompletną zupełnie pomyłką, bo Windows Phone'y były ok jako idea, na pewno. W praktyce też były niezłe, dlatego że ten system był nieźle zoptymalizowany i działał. Mimo tego, że ja z niego nie korzystałem, mówię raz jeszcze, to są opinie ludzi. No ja korzystałem i po prostu przyjemnie się tych telefonów używało. Tak, to były kiepskie konfiguracje i system na nich działał tak jak powinien. Dokładnie. Mało tego, miał ogromny potencjał jako system, który macie, przynajmniej większość z was ma w komputerach, tak? W związku z tym było to fajne. Zniknęły Windows Phone, rozwalili przy okazji Nokię, taką jaka ona była, Microsoft. Zepsuli, czego się dotknął, zepsują, mówiłam. W każdym razie, jeżeli mieliby wejść podobnie na rynek, to chodzą słuchy, że wejdą tym razem z Androidem. No i szybko wyjdą, jak znam życie, bo to... Chodzą również słuchy, że iPhone X zalega w magazynach, łącznie z częściami. Najwyraźniej Apple przeszacowało. Ja dzisiaj nie daję rady po prostu, nie daję rady. Dobra, jedźmy już do domu. Przeszacowało popyt i rzeczywiście nie sprzedał się najwyraźniej tak, jak powinien. Stąd między innymi być może wynika fakt, to o czym mówiliśmy z kolei w zeszłym tygodniu, że Apple zrezygnuje po prostu... zrezygnuje po prostu z następcy. Dokładnie. Może przeceniam dziesiątkę. Czyli tamtego X-a. O Komisji Europejskiej mówiliśmy, o Xiaomi w Wrocławiu mówiliśmy. To o wszystkim właściwie już powiedzieliśmy. Mówmy wam teraz dobranoc. Czy tam miłego weekendu. Zobacz, w pół godziny się zmieściliśmy znowu. No. Niesamowite. Za moment nam napiszą, że... Trudno nam krócej w każdym razie. Tym razem jeszcze jedziemy, jeszcze nie stoimy, ale życzymy wam miłego weekendu. Zrobiła się pogoda, może będzie mniej deszczowo. Właśnie. Ucieszą się ci, którzy są, znaczy ucieszyliby się ci, którzy są nad morzem, gdyby nie to, że mają sinice, nie wiem, czy wiesz. Tak, ale i podobno tak te sinice to przychodzą i odchodzą i w zasadzie warto śledzić komunikaty. No tak, to jak niewierna żona, to mają tak samo. Co nie zabije, to wzmocni. Słuchajcie, moi drodzy, trzymajcie się. Bardzo miłego weekendu wam życzymy. Bardzo udanego wypoczynku, żebyście z nowymi siłami w przyszłym tygodniu mogli znowu iść do waszej ulubionej pracy. Dokładnie. Szkoły. Nie, do szkoły się wracamy. Do szkoły nie, do szkoły. Wakacje.
Tak, a tym, którzy mają wakacje, no to życzymy pogody przede wszystkim i fajnego wypoczynku, fajnych wakacji. I żeby wam namiotów nie zwinęli na obozie harcerskim, tak jak ostatnio harcerzom, bo ich musieli ewakuować, bo tam rzeki wylewały. A, i żebyście zasięg mieli i mogli nas oglądać. To też i opłacone rachunki. Trzymajcie się, cześć. Cześć.